1939 rok. Hanka Ordonówna dzwoni do Mieczysława Foga. Mieciu, idziemy na dworzec śpiewać dla odjeżdżających żołnierzy. Zorganizuj proszę akordeon i akordeonistę. Ubrana w mundur strzelców podhalańskich, pelerynę i zakopiański kapelusz, idzie śpiewać melodie legionowe i żołnierskie. Hej, strzelcy raz, nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzel piórne zabrzmy strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko, o ojcu grób, bagnetów połóż stal. Na odgłos trąb, twój sztucie zbierz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecko trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Pierwszego listopada 1939 roku Hanka Ordonówna zostaje aresztowana przez gestapo i umieszczona na pawiaku. Za to, że jako artystka, jako Polka powiedziała stanowcze nie wyświetlaniu hitlerowskiego propagandowego filmu o zdobyciu Warszawy. Niemcy mieli plan zorganizowania kabaretu tylko dla nich i to w okupowanej przez nich Warszawie, ale wiedzieli, że im się to raczej tak łatwo nie uda. Łapią naszych kochanych artystów, nagabują ich, a ukrywających się poszukują. Tylko nieliczni idą z nimi na współpracę. Mąż Ordonki, hrabia Tyszkiewicz, uruchamia swoje znajomości i przez kuzyna i jego małżonkę interweniują u króla Włoch, ten zaś u samego Hitlera, który wyraża decyzję o wypuszczeniu Ordonki z pawiaka. Artystka jedzie z mężem do Wilna. Uczestniczy w życiu kulturalnym Wilna, występuje w teatrze na Pochulance i dramatycznym. Wilno staje się oazą wielu polskich artystów tamtego czasu, a pierwszy występ Ordonki dla wileńskiej publiczności staje się manifestacją narodową. Michał Tyszkiewicz zostaje nagle aresztowany przez NKWD w Wilnie w 1940 roku pod zarzutem szpiegowstwa. W 1941 Ordonce podstępne władze sowieckie proponują występy w Moskwie. Zgadza się na nie, planując wykorzystanie tego pobytu w celu odnalezienia swojego męża. Daje kilka występów, jednak wkrótce i ona zostaje aresztowana i wywieziona pod Kujbyszew nad Wołgą do sowchozu. Tu Czarni Świń. Zostaje zwolniona 9 września 1941 roku w następstwie układu Sikorski-Majski. Ten układ, to zdarzenie ratuje jej i wielu ludziom życie. Trafia do Tocka,
organizuje pomoc w formowaniu się Armii Polskiej. W Taszkencie zostaje delegatem Sztabu Polskiej Armii w ZSRR do spraw opieki nad ludnością. Rozdaje chleb w punktach zbornych. W Buzułuku dzieli mieszkanie ze swoją koleżanką z qui pro quo, Zofią Terne. Wzrusza się losem sierot, dzieci wygnańców, którym poświęca się bez reszty. Dzieci, sieroty. Największa tragedia na nieludzkiej ziemi. Nie bacząc na ciężki stan swojego zdrowia, zrujnowane płuca, staje się ich matką. Uczy je śpiewu, gimnastyki, opowiada im bajki, organizuje zabawy, śpiewa. Dzieci nazywają ją dobrą panią od piosenki. Po latach wspominają: miłość ci wszystko wybaczy, jej szlagier. Te dzieci nie znają tej piosenki z przedwojennych seansów filmowych. One uczą się jej bezpośrednio od niej. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zgradę i kłamstwo i grzech. To ona wywozi grupę 170 dzieci z Rosji. Rozmowy o tym, żeby dzieci mogły opuścić kraj zesłania, odbywają się na wysokich szczeblach rządowych i ostatecznie Józef Stalin wyraża na to zgodę. Willę, w której zamieszkały w Indiach dzieci, finansuje pewien maharadża, który miał wielki sentyment do Polski, kiedy dowiedział się, że polskie dzieci, tułające się dzieci, potrzebują pomocy, nie szczędził swoich środków. Jerozolima, Tel Awiw, Haifa. Stacjonują tu polskie wojska. Dowództwo prosi Ordonkę o koncerty. O 10 koncertów dla żołnierzy. Artystka zgadza się bez cienia namysłu. Śpiewa 30 koncertów. Trafia do kliniki, przechodzi ciężką operację wycięcia kilku żeber. Po wyjściu ze szpitala daje jeszcze jeden pożegnalny koncert w Jerozolimie. Wygląda olśniewająco. Wzruszona publiczność nie chce się z nią rozstać. Artystka rzuca róże ukochanej publiczności. Miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Ostatecznie mąż zabiera Hankę Ordonównę do Bejrutu, w którym pozostanie już do końca życia. 1944. Walki na Monte Cassino. Jakże cieszy ją nasze zwycięstwo. Powstanie warszawskie. Najpierw wielka radość, a później gorycz klęski. O wydarzeniach z kraju i świata donosi małe radyjko lampowe, które stoi na stoliku przy łóżku. Na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Hanka Ordonówna chwyta za pióro i poruszona sytuacją Polski pisze śmiało piosenki żołnierskie, pełne nadziei, zapalające do walki. Równy król, na wschód marsz, Polska to odwet
Następnie nieoczekiwanie całą masę przeżyć wyraża w malarstwie. Siada od tak na podłodze i zaczyna malować. Część prac wykonuje na płótnie, część na kartonie, węglem, farbami, pomimo zakazów lekarzy. Wysiłkiem nie do opisania i własnym nakładem finansowym nagrywa ostatnich w swoim życiu kilka nagrań w studio przy akompaniamencie akordeonisty. Jej dawni przyjaciele, państwo Ochrymowiczowie, obiecują wydać te nagrania w Ameryce, w ich prywatnej wytwórni. Ordonka wysyła matrycę z nagraniami i następuje cios. Przepadają jak kamień w wodę. Później wiadomość. Nie tego się spodziewaliśmy. To się nie sprzeda. Następnie kolejny cios. Bez porozumienia z nią i bez żadnej rekompensaty płyty jednak ukazują się, a sama Ordonka dostaje taką płytę od znajomych z Brazylii. Ten cios jest nie do zniesienia. Kobieta o tak szlachetnym sercu nie może uwierzyć w ludzką podłość. A teraz coś najbardziej wzruszającego. Jej ostatnie nagrane tchnienie. Śpiew bez akompaniamentu. Powiedziała dość. I skończyła śpiewać. Hanka Ordonówna, największa gwiazda polskiego kabaretu, jedna z najlepszych wykonawczyń piosenek, zmarła zaledwie w wieku 48 lat jesienią 1950 roku w Bejrucie.